Państwa na uroczystościach z okazji 50-lecia działalności kulturalnej. Chcielibyśmy Państwu przedstawić wizualizację, jak będzie wyglądał nowy obiekt. Jest to niespodzianka dzisiejszego programu obchodów 50-lecia kultury w gminie Domaniów. W związku z tym, razem z wykonawcą, przedstawiamy Państwu... To jest wizualizacja nowego obiektu. Który powstanie w tym miejscu. W tej chwili zapraszam wszystkich do okolicznościowego wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek. Nie wyobrażam sobie lepszej okazji, by móc uczcić budowę nowego Centrum Kultury. W związku z tym, iż w tym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą, który dokona budowy w tym miejscu nowego Centrum Dostępu do Wiedzy i Kultury w Domaniowie, pozwolę sobie odczytać akt erekcyjny. Akt erekcyjny budowy nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy i kultury w Domaniowie oraz Wierzbnie. Działo się to w Domaniowie roku 2017 od narodzenia pańskiego, gdy prezydentem Rzeczpospolitej był Andrzej Duda, marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewodą dolnośląskim Paweł Chreniak, wójtem gminy Domaniów Wojciech Głogowski, przewodniczącym Rady Gminy Domaniów Zdzisław Żygadło. Z inicjatywy wójta gminy Domaniów Wojciecha Głogowskiego wsparcie społeczności lokalnej mającego ze środków pochodzących z budżetu gminy Domaniów oraz środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa postanowiono wznieść nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury w Domaniowie oraz Wierzbnie, w których obecni i przyszli mieszkańcy gminy Domaniów będą mogli rozwijać swoje pasje i miło spędzać czas. Centra zaprojektowała pracownia projektowa Abibud Service, a wznoszone przez firmę PPHU Mardom Spółka ZO. W intencji powodzenia przedsięwzięcia, poświęcenia placów budowy dokonał ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie, Marek Górdziałek, wraz z księdzem dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Dariuszem Amrogowiczem. Po opatrzeniu w stosowne podpisy dokonano wmurowania aktu erekcyjnego. Czyni się tak na pamiątkę przyszłych pokoleń, dobra lokalnej społeczności oraz dla uczczenia 50. rocznicy działalności kulturalnej na terenie gminy Domaniów. Proszę proboszcza parafii księdza Marka Górdziałka o złożenie podpisu. Proszę księdza dyrektora Archidiecezji Wrocławskiej księdza Dariusza Amrogowicza o złożenie podpisu. Podpis złoży wójt gminy Domaniów, pan Wojciech Głogulski. Podpis złoży przewodniczący Rady Gminy Domaniów, pan Zdzisław Żygadło. Podpis złoży kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy, pan Tomasz Ciecierski. Podpis złoży pan Marian Tworkowski, wykonawca budowy. W tej chwili podpis będzie składać pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie, pani Magdalena Wierzgała. Za chwilę będziemy symbolicznie wmurowywać kamień węgielny pod nowy budynek. Ale jest z nami tutaj osoba wyjątkowa, bo jest autor całej koncepcji. To ten pan wymyślił, przygotował całą koncepcję budowy, funkcjonalność. Dlatego pozwolę sobie oddać głos panu Tomaszowi Kieciorskiemu, który opowie kilka słów na temat tego budynku, który tutaj będzie się wznosił. Pan Tomasz prosił mnie, żebym nie wywoływał go do wystąpienia publicznie, ale to jest jego chwila, to jest jego moment. Naprawdę wielka chwała dla tego pana za jego pomysł, za jego koncepcję. Proszę sobie wyobrazić miejsce, w którym każdy, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, będzie mógł miło i pożytecznie spędzić czas na różnego rodzaju kursach, w czytelni, w sali zabaw dla dzieci, tudzież w wielkiej sali audiowizualnej, która będzie stanowić miejsce, w którym zarówno będzie można dokonać wyświetleń
filmów stanowiących arcydzieła kinematografii polskiej czy światowej, jak również miejsce, w którym odbywać się będą przedstawienia teatralne. Takie miejsce zarówno tutaj w Domaniowie, jak i w miejscowości Wierzbno pod koniec 2018 roku powstanie. Dodatkowo do kapsuły czasu dla potomności kilka monet z 2017 roku. Też banknot. Duży, duży. W tej chwili, Szanowni Państwo, dokonamy symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek Centrum Kultury. Twoje ręce. Wszechmogący Wieczny Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na to piękne dzieło. Daj, by rosło, cieszyło oczy i służyło wszystkim mieszkańcom oraz na Twoją chwałę i pożytek ludzi tu gromadzących się przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. To kilnia lewo, co prawo? Poprosilibyśmy pana sołtysa i pana Jarosława Mikodę. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dołożyć swoją kielnię, to serdecznie zapraszamy. Jak dyrektorów byłych, żeby nie dołożyło do tego. Dam to pierwszeństwo, bo ty po mnie byłeś. Słuchaj, no, to się tak robi fachowo. Tak się odrywa. No, zrób to. Tak fachowo mam robić. Bardzo ładnie. Widzisz? O, super. No, już. Wujek tak porządnie tam chlaśni. Ja, całą kielnię. O. I po fachowemu.
50-lecia działalności kulturalnej na terenie gminy Dołany. 50 lat to bardzo długi okres czasu. Staraliśmy się zaprosić wszystkie osoby związane z działalnością kulturalną na terenie gminy Dołany. Zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa odwiedza gminę po długim czasie nieobecności w tym miejscu. W związku z tym pozwolę sobie się przedstawić. Nazywam się Magdalena Wilgała i jestem dyrektorem Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie. Witam serdecznie wójta gminy Domaniów, pana Wojciecha Gogórskiego. Uroczystość była zorganizowana przy współpracy z Urzędem Gminy. Witam serdecznie kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie, panią Dominikę Marmolewicz-Kawałek. Szczególnie ciepło pragnę powitać pana Kazimierza Mikodę, założyciela Gromadzkiego Ośrodka Kultury. Obecnych na sali dyrektorów, którzy zarządzali placówką w ostatnim 50-leciu. Witam pana Krzysztofa Kłapko, pana Zygmunta Grościaniec, witam pana Marka Rokickiego, witam pana Leszka Giędzę, witam pana Michała Wagnera. Kierownika Centrum Kultury, pana Jana Gołębia. Bardzo serdecznie witam wszystkich pracowników Instytucji Kultury. Szanowni goście, dziękujemy serdecznie, że zechcieliście z nami celebrować to wydarzenie. Witam dyrektora Archidiecezji Wrocławskiej, księdza Dariusza Ambrogowicza. Wójta gminy Żurawina, honorowego obywatela gminy Domaniów, pana Jana Żukowskiego. Witam zastępcę burmistrza Oławy, panią Małgorzatę Pasierwowicz. Witam drugiego zastępcę burmistrza Oławy, pana Andrzeja Mikodę. Witam komendanta powiatowego policji w Oławie, komisarza, nadkomisarza Pawła Urbańczyka. Witam majora Przemysława Kęsickiego, który reprezentuje się. Witam honorowego obywatela gminy Domaniów, pana Ryszarda Żurawia. Witam prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie, pana Bartosza Sobiesiaka. Witam dyrektor Banku Spółdzielczego w Oławie, oddziału w Domaniowie, panią Barbarę Listowińską. Witam zastępcę dyrektora Banku Zachodniego w Oławie, panią Agnieszkę Bereszczyńską-Paś. Witam prezesa zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, pana Eugeniusza Krzana. Witam delegata Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pana Jerzego Zielińskiego. Witam prezesa Koła Terenowego Związku Sybiraków w Oławie, pana Aleksandra Maciejewicza. Witam przewodniczącego Rady Gminy Domaniów, pana Zdzisława Żygadło. Witam radnych Rady Gminy Domaniów oraz sołtysów. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Domaniów. Witam przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet, panią Franciszkę Domańską. Witam prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej, pana Tadeusza Wojakowskiego.
burmistrza, prezesa gminnego koła PSL, pana Marka Poborskiego. Witam przedstawiciela orkiestry Dętej, ochotniczej straży pożarnej w Domaniowie, pana Matyjewicza. Witam chór Jubilat. Oławską telewizję kablową, Gazetę Oławską oraz ITVD Domani. Przyjaciele są obecni w życiu każdego człowieka, zarówno młodego, jak i starszego. Są to niewątpliwie niezwykle ważne osoby, które są w stanie wspierać nas w różnych momentach naszego życia. Jak mawiał znany pisarz, przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. Naszymi przyjaciółmi są osoby, firmy i instytucje, które w dużym stopniu wspierają nasze działania, zarówno ciężką pracą podczas organizacji naszych przedsięwzięć, jak i finansowo. Te osoby w tym wyjątkowym dniu oczywiście są z nami. Drodzy Państwo, pragnę Was wszystkich serdecznie powitać i podziękować. Niestety, nie wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć z nami w tym wyjątkowym dniu, gdyż odeszli do życia po śmierci, które jest jedną z największych tajemnic wiary. Wspomnijmy tych, którzy tworzyli historię tej instytucji. Dziękuję. Kiedy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję niepomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić. Nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia. Słowa francuskiego poety i pisarza dobitnie podkreślają charakter naszej uroczystości. Przecież jubileusz instytucji kultury jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku. Historię instytucji odczyta dla Państwa pani Dominika Marmolewicz-Kawałek. Historia Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie, które przez kilka dekad działalności występowało pod różnymi nazwami, jest w dużej mierze historią samej gminy. Jednak działalność kulturalna w gminie Domaniów przez całą dekadę po przesiedleniu funkcjonowała bez instytucji, która kierowałaby kolejnymi inicjatywami. Społeczność, która tu przybyła, przywiozła z Kuszni wszystkie swoje obyczaje i tradycje. Wśród nich były zwyczaje wokalne, których wyrazem był kościelny chór, muzyczne, a nawet teatralne. Przedstawienia wystawiane przez domaniowskich pionierów cieszyły się dużym uznaniem, zdobywając nagrody na przeglądach teatrów amatorskich. Z początku były to Jasełka i Wielkanocne Misteria, w których grali dorośli. Niezapomnianą rolę Heroda przez wiele lat odgrywał Wiktor Kłak. Wspomina o niej nawet jeden z artykułów prasowych. Później mieszkańcy wystawiali również przedstawienia o innej tematyce, między innymi sztukę Grube Ryby Michała Bałuckiego, jeżdżąc z nimi po innych miejscowościach. Budynek, w którym dziś działa Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie, wyremontowano w 1965 roku dzięki Kazimierzowi Mikodzie, który został wówczas przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej. W budynku wcześniej funkcjonowała świetlica wiejska. Większość prac remontowych wykonano w czynie społecznym. W 1966 roku powołano Gromadzki Ośrodek Kultury, który był jedną z pierwszych instytucji kultury na Dolnym Śląsku. Pierwszym kierownikiem został Marian Frontkiewicz, który pełnił tę funkcję dość krótko. Następnie stanowisko to objął Michał Wagner, który już jako młody chłopak zasłynął zdolnościami organizacyjnymi i zaradnością, dzięki czemu Kazimierz Mikoda zdecydował, że będzie odpowiednim człowiekiem na tym stanowisku. W tej samej dekadzie powstał w Gromadzkim Ośrodku Kultury słynny klub. Na temat tej fenomenalnej inicjatywy ukazał się nawet artykuł prasowy w 1969 roku pod tytułem
Wieczory w Domaniowie. Tekst Edwarda Smolińskiego, opatrzony kolorowymi fotografiami wieczorów w klubie, zachwalał niesamowitą atmosferę miejsca i kulturalność spotykającej się tam młodzieży. Według autora było to wówczas jedyne takie miejsce w powiecie. Relacjonował, że w Wiejskim Domu Kultury jest sala widowiskowa, telewizyjna, sportowa, czytelnia, biblioteka i właśnie kawiarnia. Sponsorami tego cuda byli Gromadzka Rada Narodowa, Bank Spółdzielczy, Kółko Rolnicze i IGS. Miejscem zawiadywała młodzież, organizując zgaduj zgadule, spotkania z ciekawymi osobami, występy zespołów, dancingi i wiele innych inicjatyw, jak klub dziecięcy czy sportowy. W kawiarni pracowali m.in. Elżbieta Zatońska i Kazimierz Stacha. Rok 1975 przyniósł wiele zmian organizacyjnych i roszad personalnych w działalności Gromadzkiego Ośrodka Kultury. Zmieniono nazwę na Gminny Ośrodek Kultury, a jego dyrektorem został Krzysztof Kłapa. W zapiskach z kronik odnajdujemy informację, że wówczas działalność kulturalna mocno się ożywiła. Jednak w styczniu 1979 roku zwolnił się dyrektor Kłapko. Jego miejsce zajął wtedy Zygmunt Trościaniec. Jedną z jego inicjatyw było zlecenie położenia bazerii w sali widowiskowej, która służy nam do dziś, oraz budowa nowego komina. Dyrektor zrezygnował ze stanowiska w październiku tego samego roku. Wakat objął Marek Rokicki, który zapisał się w historii dokonaniem przebudowy kawiarni. Pan Rokicki sprawował swoją funkcję do 1982 roku. Po nim obowiązki przejął Leszek Gięza. To właśnie on zorganizował pierwszy konkurs palm i pisanek, który przez wiele lat później przerodził się w pokaz stołów wielkanocnych. W 1991 roku Leszek Gięza opuścił stanowisko i dyrektora i na nie wrócił Michał Warner. W 1998 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy. Gminny Ośrodek Kultury został Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie. W 2007 roku, w wyniku przejścia Michała Wagnera na emeryturę, dyrektorem został Andrzej Mikoda. Funkcję tę pełnił przez blisko 10 lat. W 2016 roku dyrektorem zostaje Magdalena Biżgała, pierwsza kobieta na tym stanowisku. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie to instytucja powołana 50 lat temu. Przez cały okres jej istnienia zmieniała nazwę wielokrotnie. Nie zmieniło się tylko jedno. Cały czas działała dla mieszkańców gminy i to głównie dzięki nim, ich zaangażowaniu i pomocy może ona funkcjonować już od tylu dekad. To właśnie mieszkańcy, ludzie związani z naszą gminą oraz zaprzyjaźnione instytucje tworzą to wyjątkowe miejsce. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które przyczyniły się do sukcesów gminy na polu kultury i sztuki, a co za tym idzie dla dobra naszej społeczności. Na uznanie na pewno zasługują wszyscy, którzy po przyjeździe z Uszni postanowili dalej kontynuować kulturalne tradycje. Duże zasługi dla początków kultury w Domaniowie miał Tadeusz Rypałowski, filar tenorów w chórze, bardzo aktywny społecznie, reżyser sztuk wystawianych przez mieszkańców, który nigdy ani nie wziął złotówki za swoją wyjątkową pracę. Również członkowie chóru, którzy nie przestawali śpiewać mimo często niesprzyjających okoliczności, w końcu stali się nieodłącznym elementem naszej gminy i jej wizytówką. Kolejni dyrygenci chóru, zwłaszcza Józef Kus, dzięki któremu Domaniów zawsze rozbrzmiewał muzyką, nie można wspomnieć o wszystkich dyrektorach instytucji, zwłaszcza Michał Wagner i Leszek Gięza wykonali ogromną pracę, aby Domaniów zyskał w całym województwie miano najprężej i mniej działającej gminy na polu kulturalnym. Na uwagę zasługuje również postać Antoniego Bojakowskiego, który był jednym ze współtwórców chóru jeszcze w Uszni. Po przyjeździe do Domaniowa mieszkał w wielu miejscowościach naszej gminy. Ostatecznie osiedlił się w Lewnicy. Jednak będzie na przestrzeni lat wielokrotnie gościć w Domaniowie, biorąc udział w prelekcjach, wspierając lokalne inicjatywy, jak choćby powstanie monografii o naszej gminie. Będzie również autorem wielu artykułów prasowych na jej temat. Nie można również zapomnieć o szkołach i kołach gospodyń wiejskich, które zawsze służą pomocą przy organizacji uroczystości i godnie reprezentują nas na wielu imprezach. Nie do przecenienia jest wsparcie kolejnych włodarzy gminnych i samorządów, podobnie jak współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Domaniowskiej,
Gminną Strażą Pożarną i Orkiestrą Dentą OSP Domaniów, która nigdy nie odmawia wspaniałej oprawy muzycznej dla naszych uroczystości. Wyjątkowo ważna jest również przyjaźń z instytucjami kultury z Brzegu Dolnego, Krośnic i Oławy oraz współpraca z partnerskimi gminami Hagenow w Niemczech, a także partnerami z lokalnej grupy działania Liter A4. Dzięki temu możliwa jest zmiana doświadczeń i nieustanna poprawa jakości wydarzeń kulturalnych. Gminne Centrum Kultury to też miejsce, które łączy i promuje lokalnych artystów, których talenty również tworzą nasz lokalny folklor. Wiele z najważniejszych wydarzeń życia lokalnej społeczności odbywało się w murach tego starego budynku. To miejsce widziało wiele wydarzeń politycznych, kulturalnych, edukacyjnych i prywatnych świąt mieszkańców gminy. Organizowano tu uroczystości rodzinne, dyskoteki, spotkania z politykami. Często zaglądały tu władze wojewódzkie, ale częściej lokalni działacze. Spotkania z pisarzami, gośćmi z zagranicy, występy muzyków i aktorów, głównie artyści scen wrocławskich, opery i operatki, ale także nie brakowało również zespołów o międzynarodowym składzie jak Terra, czy zespół Śląsk, który przyjechał z Francji. Było to przez lata miejsce spotkań młodzieży, zawiązywania się rozmaitych inicjatyw od zespołów muzycznych przez grupy dyskusyjne, kawiarni, aż po redakcję gazety. Możemy się poszczycić również wielkimi sukcesami w zawodach warstw stupolowych. Przy Gminnym Centrum Kultury działały także zespoły sportowe, jak chociażby Radek. Od początku istnienia naszej instytucji przyświecał cel działania na rzecz mieszkańców gminy Domaniów. Przez dekady kultywowaliśmy stare tradycje, przywiezione ze wschodu, ale także wypracowaliśmy nowe, które stały się częścią naszej tożsamości. Należą do nich coroczne uroczystości dożynkowe, pokaz stołów wielkanocnych, którego początków należy szukać w 1990 roku, kiedy Leszek Giemza zorganizował pierwszy konkurs pisanek i palm wielkanocnych. Ważną częścią naszej działalności jest godne świętowanie rocznic narodowych i ważnych świąt państwowych. Staramy się zmieniać utarte przez lata formy ich obchodzenia, aby były atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców. Gminne Centrum Kultury wspiera wszystkie inicjatywy mieszkańców i innych instytucji. Stara się również wychodzić naprzeciw potrzebom wszystkich grup wiekowych zamieszkujących gminę. Organizujemy i nadal będziemy organizować zajęcia dla najmłodszych, które rozwijają ich pasje i talenty oraz uczą nowych rzeczy, a także tradycyjnych wartości. Dużym sukcesem jest aktywizacja młodzieży w grupie wolontariusza, dzięki czemu nastoletni mieszkańcy gminy mogą sprawdzić się w nowych rolach i zobaczyć, jak funkcjonuje instytucja kultury. Wspieramy działania klubu seniora. Pragniemy łączyć pokolenia i angażować wszystkich dla wspólnego dobra. Do stałych wydarzeń w naszym kalendarzu kulturalnym można zaliczyć spotkania z Mikołajem, bale dla najmłodszych, warsztaty tematyczne, Dzień Dziecka, wycieczki, przeglądy teatrzyków przedszkolnych, konkurs piosenki przedszkolnej, obchody świąt państwowych czy okładkowe spotkania zaprzyjaźnionych chórów Jubilat, Ballada i Radość. Przy Gminnym Ośrodku Kultury zawsze działał zespół muzyczny. Chór Jubilat, kapela Ale Chłopy, początki miał choćby popularny zespół AIS. Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Domaniowskiej zapoczątkował doroczne przeglądy strażackich orkiestr dętych. Początkowo odbywały się na boisku sportowym. Przyjeżdżały orkiestry z całej Polski. Po wręczeniu nagród zwykle odbywała się zabawa. Wydarzeniu zawsze towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak wystawy domaniowskich artystów, stoiska kół gospodyń wiejskich, pokazy samochodów, zabawy dla dzieci. Organizatorami byli Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej, Gminny Ośrodek Kultury, Zarząd Związku OSP, Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej. Potem wydarzenie przeniosło się do Bystrzycy jako międzywojewódzki przegląd strażackich orkiestr dętych. Wciąż jednak współorganizowało go Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej. Drugą tradycję GOKU miały dyskoteki, które organizowano tu od początku działalności, czy to w kawiarni, czy w głównej sali. Organizatorami wielu z nich w późniejszych latach byli Andrzej Dżumakowski i Dariusz Kus. Poza dyskotekami bawiono się tu na balach sylwestrowych, balach sportowca i na wielu innych imprezach okolicznościowych. W dniu dzisiejszym udostępniamy specjalnie dla Państwa kroniki, w których są zebrane wszystkie najważniejsze wydarzenia z całego okresu działalności Instytucji Kultury w Gminie Domaniów. Zachęcamy do obejrzenia tego, co udało nam się wspólnie wypracować na przełomie tych wszystkich lat. Dziękuję Państwu za uwagę i wysłuchanie historii.
historii Gminnego Ośrodka Kultury. Can't bind eternal into wind sky.
chwilę głos zabiorą dyrektorzy Instytucji Kultury. Takie uroczystości spełniają Moskwę. No 10 lat z tych 50, jak już wspomniałem, miałem zaszczyt być tutaj kierownikiem. Dla mnie były to piękne lata 80. Razem z Michałem Wagnerem, Ireną Gajewską, Asią Kulewicz, Alą Wild, Agnieszką Marmulewicz, no i panem Józefem Kusem organizowaliśmy mnóstwo pięknych, niezapomnianych imprez, spotkań, zabaw, koncertów. A motorem napędowym naszych działań był Kazio Mikołaj, który wymyślał imprezy, mobilizował nas do pracy. I to właśnie Kazimierz na spotkaniu w Dolnośląskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym poznał byłego organistę z kościoła na Łuszni, pana magistra Antoniego Berkowskiego. Magister miał notatki z nazwiskami chórzystów z tamtego okresu i zaproponował nam, żebyśmy od nowa powołali chór, żeby od nowa w Domaniowie chór działał. No, zaprosiliśmy pana magistra do Domaniowa i w 1985 roku na spotkaniu właśnie z tymi ludźmi, którzy jeszcze na Łuszni śpiewali i innymi, powstał chór, który działał przy ośrodku kultury i którym przez ten cały okres kierował pan Józef Kus. No, w tym czasie, nie wiem czy pamiętacie, ale bardzo znane były turnieje kolorowe wsie. No, braliśmy zawsze udział w tych turniejach w Szczelinie, Oławie, Oleśnicy, no i na wrocławskim rynku. A jeden z takich turniejów odbył się tutaj w Domaniowie na Estradzie przy Gokiem. No, przy opracowaniu tego widowiska, a to było chyba taki urywek ze Słabiego Wesela, brali udział wszyscy chórzyści. Jak pamiętam, niektórzy są na tej sali, którzy brali w tym udział. No i program przygotowała dla nas pani Krystyna Wodzińska, a takie stoiska różne, pani Zawarowa, Rybnikowa, no i oczywiście państwo Rypałowscy. No chór organizował również wiele spotkań opłatkowych, koncertów, spotkań z innymi chórami. Ale najważniejszym chyba wydarzeniem z tego okresu było powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej. Towarzystwo to było znane na całym Dolnym Śląsku. Dzięki temu poznaliśmy kapelę Marciny z Marcinowa, z Marianem Kowalskim, zespół Wiązowianie ze Zbyszkiem Koprowskim. No, trudno zliczyć, ile oni dali koncertów w naszej gminie. No, dzięki towarzystwu odkryliśmy przecież talent pana Jarosława Furgały. Rzeźby jego były w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. No, w Domaniowie nic nie było. No Kaziu wpadł na pomysł, mówi, jest na Szczelnicy wielki głaz, piaskowiec, może by pan Furgała coś wyrzeźbił. No pojechał pan Furgała z nami, zobaczył ten głaz, no mówi, wyrzeźbimy coś. No i powstał pomnik Orlęta z Orlętami. No pamiętacie, chódźmy otwarcie, to była sesja popularno-naukowa na ten temat, na tej sali. Ludzi było tak samo jak dzisiaj pewnie. No bliska no, była w tym czasie również twórczość ludowa, na przykład Hawku, Koronek, pani Rozali Zaręby, Antoniny Domańskiej ze Skrzypnika, no pani Stanisława Mrogowicz z Domaniowa. Kaziu poznał również mistrzów Polski w tańcu towarzyskim Małżeństwo Jakubowskie. No i postanowiliśmy zorganizować w Domaniowie turniej tańca towarzyskiego. To nie było takie proste, nie było sali. Gdzie by to zrobić? No, u Michała na hali sportowej. Tam się pierwszy taki turniej odbył, a drugi w Wierzynie. No, Kaziu, ty miałeś szerokie znajomości wszędzie i miałeś dawne nawiązywania przyjaźni z wieloma ludźmi. Znałeś całe szefostwo przecież Euroklubu Wrocławskiego. Wielu pilotów znałeś. No i dzięki temu, pamiętacie pokazy akrobatyczne, no, były loty samolotem, loty balonem, lądowisko było na polu lucernym w Polwicy, kto chciał mu się przelecieć samolotem. No gościliśmy również tutaj muzykujące rodziny z różnych regionów Polski, no i młodzież, jak tu Dominika wspomniała, z Francji. No w pewnym okresie Irena Gajewska prowadziła teatrzyk tutaj, jest w książce pamiątkowe zdjęcie, gdzie jedną z ról grał ksiądz Dariusz Amrogowicz w tej scenie.
chyba było kot w butach, jak sobie przypominam do tych czasów. No i później dzięki temu poszedł do seminarium, proszę, karierę zrobił, ale początki były w Domaniowie. Dominika mówiła o dyskotekach domaniowskich. No rzeczywiście te dyskoteki były bardzo znane, słynne, no takich ładnych ponoć nie było nigdzie w rejonie. I narzekali mieszkańcy tutaj okolicznych domów, ale przychodzili do mnie również inni i mówili, żeby nie rezygnować z tych dyskotek, bo po co dzieci mają jeździć gdzieś tam, niech lepiej będą na miejscu. No i dyskoteki to prowadził Darek Kus, Sanżejem Dziumakowskim, Piotr Nowak, Leszek i Marek Sobczakowie. Ja chciałbym Państwu już na koniec przypomnieć tych ludzi. No wielu ich nie ma niestety między nami. Pamiętacie Marcelego Górskiego, który prowadził orkiestrę Kazimierza Białogłowicza, który ciągle na Głoszczynie organizował. Panią Józefę Marmulewicz, którą chórem się opiekowała, ciągle na rowerze jeździła, drukowała nurty. Pani Ewa Michalska, która ze Swojkowa organizowała wieńce dożynkowe. No, też nieżyjący Andrzej Misiewicz, Jan Biega, Henryk Grzesz, Ania Trewnicka. Był taki plastik tutaj, Marek Celny, który również wiele dekoracji nam zrobił. No Stanisława Bielak, Jurek Jasiński, no Ryszard Kopczyca z Polwicy prowadził zespół pieśni i tańca. Henryk Mokrynka, Mieczysław Roskowiński, Jan Mikoda, Stanisław Gołon, Jan Gołon. No nasza działalność była dokumentowana w ciekach pamiątkowych. To widziałem, że tam jeszcze trochę zdjęć z tego okresu jest. Pani dyrektor, kibicuje pani, interesuje się pani podtrzymaniami, bo dzisiaj jest Facebook, jest internet, można poczytać, popatrzeć, co się w Domaniowie dzieje. Życzę pani wszystkim współpracownikom wiele sukcesów, radości z wykonywanej pracy i życzę również szczęścia. W tej pracy, wiecie, szczęście jest niezbędne do ludzi, do pogody. Widzieliśmy w tym roku, jak organizowała pani dożynki. Piątek ulewa. Co to będzie? Taka impreza z rozmachem. A w sobotę też. Ładna pogoda. Z dużym rozmachem piękna impreza. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę wójtowi, życzę Państwu, żeby ta inicjatywa z pięknym obiektem kulturalnym na 50-lecie, już tak mówię, doszła do skutku, żeby ten obiekt funkcjonalny powstał. Dobra, taki mieszkańcy gminy Domaniów na pewno zasłużył. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Marek Rochicki. Pracowałem w życiu w wielu zakładach, ale do Domaniowa, tylko do Domaniowa byłem zapraszany i jestem zapraszany. To jest bardzo sympatyczne. Wydaje mi się, że dlatego, że ludzie są sympatyczni, mieszkańcy. Tu wprawdzie już tak patrzę po twarzach, nie pamiętam wielu osób, ale na przykład Agnieszkę pamiętam, akurat tutaj spogląda i poznałem córkę, która jest no, wykapana mama. Proszę Państwa, ja króciutko. Zacząłem pracę w roku 1980. W 1982 niestety skończyłem pracę z przyczyn, no, ja się zostałem zmuszony do zwolnienia. Tu chcę powiedzieć, że pracowałem w bardzo trudnym okresie. 81 nastał stan wojenny. Tu patrzę na pana Mikodę. Pan Mikoda pamięta te czasy, jeszcze pan Kęsicki był sekretarz partii i tak dalej. To taki wątek polityczny trochę. Ja bym chciał, czego nie zrobił ani Leszek, ani w kronikach nie ma, wspomnieć panią Ziniukową albo Zieniukową. Jest. Gdzie? Jest to. To naprawdę nie. Dlatego, że z panią Czerniukową
łączy się pewna humorystyczna, nie wiem, czy będzie pamiętała, pewna humorystyczna scenka. Ja jako ten taki młody dyrektor tutaj, młody stażer, no, wydawało mi się, że jestem bardzo ważny. Pani Zieniukowa wtedy pracowała, no, pomagała, sprzątała tutaj razem z mężem, mąż pani, w piecu. I ten piec ciągle był zadymiony, wszystkie pomieszczenia, bo był taki piec. I na to zwracałem uwagę, bo przychodziło się do pracy i warunki nie były fajne. No i do pani Zieniukowej, a pani Zieniukowa wkurzyła się i mówi do mnie: panie, ja tu już przeżyłam czterech dyrektorów, to i pana jeszcze przeżyłam. Tutaj do pani dyrektor się trochę przymilam. Nie ma jednego faktu. To akurat ja zorganizowałem, również były półkolonie tutaj. Zorganizowaliśmy, to prowadziła moja żona, nie to, żebym się chwalił, za chwilkę pochwalę się swoją żoną, ale dobrze by było w Kronice ująć, bo było to takie wydarzenie, zresztą potem w Teodorowie też organizowaliśmy, czy wcześniej właściwie, przedszkole. Ale gdzieś tam w Kronice, a Kusz, Józek? Kut, tak. Tak. Sankami dzieci ciągną chyba miał dyskę, czy jakiś tam samochód taki tak. Był wspaniały. Ale a propos tutaj kawiarni, no to zostało ujęte, że się przyczyniłem do tego. Tak, była kawiarnia, telewizor zamykany na kłódkę, zresztą on był zawsze zamknięty, bo tak to było kiedyś, że te telewizory to były bardzo cenna rzecz. Zrobiliśmy kawiarnię, oczywiście z wyszynkiem, z piwem. A no, tam i wódka była, pani Ireno. Nie było? Wino było, tak? Wódka to tam, tak. Ale wino było. I chyba to była inauguracja tej kawiarni tam z tyłu, bo tu było wszystko tak, no dość siermierzne. To chciałem sobie dorobić trochę, poprosiłem żonę, żeby stanęła za bufetem, sprzedawała tam. I tam był bufet, tutaj siedzieli goście. No i przyszedł, może tutaj nawet jest, ten pan, no już na pewno troszkę młodszy ode mnie, który chciał zatańczyć z moją żoną. Wtedy żona, zresztą ona dalej chyba jest atrakcyjna, ale wtedy rzeczywiście była młodsza ode mnie i nie wiedział, jak podejść do tego. No, był grzeczny, wiedział, że jak prosi się panią, która jest w towarzystwie, to trzeba spytać o zgodę osobę towarzyszącą. No i podszedł do mnie, mówił: proszę pana, ja tak się bardzo krępuję, ale czy byłby pan uprzejmy, żebym ja z pana córką zatańczył? Wtedy ja się poczułem trochę niekomfortowo. No i takie to były czasy, tak jak wspomniałem, dość siermiężne, to rzeczywiście ten stan wojenny nam tutaj naruszył pewne, przyznam się, takie nawet zdawało mi się przyjacielskie i koleżeńskie stosunki, jeżeli tak można powiedzieć, między władzą i tak dalej, bo to były niezbyt fajne rozgrywki. A potem życie to zaczęło się toczyć dalej. Po mnie przyszedł Leszek, tak, bo ty byłeś po mnie, a jak on sobie radził. Tutaj jeszcze jedna rzecz, to przy okazji takiej politycznej sprawy. Tutaj Leszek kiedyś zaprosił, no, świętej pamięci, ministra Szmajdziński, kim był ministrem obrony. Tutaj był, tuśmy wódkę z nim pili, ale mówił wyrwać. Wybaczył. Proszę państwa, tyle. No, życzę, żebyśmy się spotkali już w Nowym Ośrodku Kultury. Pani życzę wszystkiego dobrego, żeby się pani tutaj dobrze wiodło, żeby było lepiej jak kiedyś, ale było fajnie i bardzo mile. Wspominam i wpraszam się na następne 100 lat. Głos zabierze pan Michał Wagner.
Szanowni Państwo, myślę, że już prawie wszystko zostało tutaj powiedziane. Świętujemy dzisiaj piękny jubileusz 50-lecia. Ja myślę, że działalność kulturalna, i tutaj się Kasiu ze mną zgodzi, powstała 10 lat wcześniej, bo już w 1947 roku tu na tej sali odbyły się pierwsze jasełka. Jako mały brzdącą to zapamiętałem sobie, troszkę dalej, bo za głośno mam za mocny głos, więc zapamiętałem właśnie wspaniałe jasełka w wykonaniu naszych mieszkańców. Tutaj córka, może nawet jeszcze jej nie było na świecie, Rozala, prawda? Jak ojciec zrobił te wspaniałe jasełka, a wujek Kłak po prostu grał rolę heroda. I można by powiedzieć, że 50-lecie to jest piękny jubileusz, jak człowiek patrzy, że ja 50 lat temu zaczynałem tutaj pracę, proszę Państwa. Jak to w tym już piosence, już szron na głowie, nie to zdrowie, ale w sercu ciągle maj, prawda? Więc chciałbym podziękować Pani Dyrektor za zaproszenie, życzyć, żeby po prostu ta działalność była taka jak do tej pory, albo jeszcze lepsza. Wszystkiego najlepszego. Głos zabierze Pan Krzysztof Kławko. Dzień dobry Państwu. Trudno cokolwiek więcej powiedzieć po występie takich bajarzy. Dwie rzeczy zdziwiły mnie tutaj w związku z tą dzisiejszą imprezą. Popatrzyłem w swoje dokumenty, to jest 42 lata, jak rozpoczynałem pracę, to się po prostu uwierzyć nie chcę, że to tak szybko przeleciało. I druga sprawa, która jeszcze bardziej mnie zdziwiła, to że mimo wbrew ekspertyzom ten strop tej sali wytrzymał. Ale wytrzymał. Również wytrzymały okna, które miały krócej wysunąć, ale jak się okazuje po tym remoncie, o którym nikt z Państwa nie wspominał, jakoś to się wszystko na razie trzyma. Natomiast z tych rzeczy, które są fajne na dzień dzisiejszy, to, że w końcu po ponurych facetach, którzy pełnili tutaj funkcję dyrektorów, dyrektorem jest sympatyczna, przepiękna młoda pani. Ja to wytrzymam tutaj już. I druga sprawa to chyba czas najwyższy, ażeby po tych wielu, wielu latach, po tej aktywności, jaką Państwo w zakresie kultury tutaj wykazywaliście, doczekać się tego nowego obiektu. Fajnie by było, żeby w najbliższym czasie taki obiekt powstał. A Pani życzę wszystkiego dobrego osobiście, no i rozwoju kultury w tych trudnych dla kultury w tej chwili czasach. Wszystkiego dobrego. Lata mijały, ale myślę, że przez te wszystkie lata przyświecały nam te same cele. Aktywizacja i współdziałanie z naszymi mieszkańcami. Ja, panowie tak pięknie mówili, te słowa są dla mnie bardzo bliskie. Bardzo chętnie słucham tej historii ze względu na to, że niesamowicie przyjemnie jest wiedzieć, w jakim miejscu się pracuje, jakie historie ma ta, jaką historię i jakie korzenie ma ta instytucja. Ja w tym momencie chciałabym się Państwu pochwalić naszymi dokonaniami. Przygotowaliśmy wspólnie z panem Rafałem Oczkowskim oraz panem Markiem Marzejko krótki film na temat działania naszej instytucji.
donosiliśmy już do przeszłości, bo powiedziano wszystko. Ja pozwolę sobie w dwóch słowach powiedzieć o przyszłości. Jak Państwo powiedzieli, gmina Domaniów zasługuje, mieszkańcy gminy Domaniów zasługują na nowy budynek. Wiele w kulturze w naszej gminie się dzieje. Mieliśmy przykład na filmie, jak wiele jest przedsięwzięć w tej chwili realizowanych. Jak wiele przedsięwzięć było realizowanych. Przed nami nowe wyzwania, nowe zadania. Przystąpiliśmy do budowy nowego budynku Centrum Kultury. 2 lata trwały prace związane z przygotowaniem koncepcji, ze złożeniem nowego wniosku o dofinansowanie, w związku następnie pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu gminy Domaniów, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w końcu dzisiaj wyrwaniem kamienia węgielnego. Jestem pewien, że na następnym jubileuszu już spotkamy się w nowym budynku. Film kolejny, który będzie wyświetlany na nowej sali multimedialnej, do tego przystosowany. Jestem ogromnie zadowolony z tej współpracy, która w tej chwili jest między gminą a Gminnym Centrum Kultury. Bardzo mnie cieszy, bo dzięki wzajemnej realizacji zadań praktycznie wszystkie obiekty naszej gminy kulturalnej są po remontach. Praktycznie każda sala czy świetlica w poszczególnych miejscowościach albo została doposażona, albo gruntownie wyremontowana. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli jak najlepsze warunki do rozwoju kultury. Wiele słów tutaj ciepłych padło pod kątem działalności kultury. Ja pozwolę sobie dołożyć jeszcze 2, pani dyrektor i wszyscy pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Gratuluję Wam przygotowania tak wspaniałego jubileuszu. Naprawdę było to wielkie wyzwanie, wielkie zobowiązanie, ale mogę powiedzieć w imieniu własnym, ale mam nadzieję, że tutaj wszystkich Państwa, że naprawdę przygotowanie jubileuszu jest na najwyższym poziomie. Gratuluję Wam. Pozwolę sobie także dla wszystkich pracowników kultury, byłych i obecnych, wspólnie z Panem Przewodniczącym i Samorządem Gminy Domaniów złożyć podziękowania. W imieniu własnym i całej społeczności lokalnej składamy wyrazy uznania i gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia działalności kulturalnej na terenie gminy Domaniów. Serdecznie dziękuję za lata twórczej pracy na rzecz naszego dziedzictwa kulturowego. Dziękuję za pasję w krzewieniu tej kultury wśród mieszkańców naszej gminy. Wyrażając swoją wdzięczność za zaangażowanie, życzę mi wielu sukcesów, dalszej aktywności i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. Życzeniami gminy Domaniów, Wojciech Boguski, przewodniczący Rady Gminy Domaniów, Wisław Żygalo. Poproszę też pana księgowego, pani kierownika biblioteki, bo to też jest współorganizatorzy naszego dzisiejszego jubileuszu. Jeszcze raz bardzo dziękuję, gratuluję. Życzę udaczy. Gdyż jest to fundamentem solidnie funkcjonującej instytucji kultury. Na Pana ręce również pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie dla pracowników Urzędu Gminy, z którymi mamy przyjemność współpracować na co dzień. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, zapraszam. Na koniec zrobimy pamiątkowe zdjęcie.
podziękowanie kierujemy do pana Kazimierza Mikody za upowszechnianie kultury i czytelnictwa. Dla pana Michała Wagnera. Dla pana Jana Gołębia. Dla pana Zygmunta Trościaniec. Dla pana Krzysztofa Kłapko. Dla pana Leszka Giemzy. Pani Janinie Hulewicz. Pani Agnieszce Marmulewicz, statuetki nam się przedstawiły, były poukładane w kolejności. Niestety coś poszło nie tak. Pani Gizeli Zieniuk. Pani Krystynie Kład. Pani Danucie Myśków. Maryli Jaśnikowskiej. Panu Piotrowi Zawerowi. Pani Natalii Żygadło. Przepraszam, to było, gratuluję Natalia. Ach, panu Tomaszowi Kułakowskiemu. Wiolecie Małko. Pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Dominice Marmolewicz Kawałko. Teraz pragniemy wręczyć statuetkę dla pani dyrektor obecnej, dla pani Magdaleny Wiszgała, z gratulacjami za osiągnięte sukcesy i z życzeniami na dalsze lata współpracy i osiągnięć instytucji kultury. Jeszcze jedno bardzo ważne podziękowanie dla pani Ireny Gajewskiej. Są organizacje, które od zawsze nas wspierają. Bez nich działania instytucji kultury nie byłyby takie same. Serdeczne podziękowanie na ręce pani Rozalii Bojakowskiej, kierownik chóru, kieruję dla naszego chóru jubilat. Na ręce pani dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za współpracę z wszystkimi szkołami z terenu gminy oraz przedszkoli. Pani Franciszce Domańskiej, przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet.
Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie. Oprawa muzyczna, na którą możemy liczyć na każdej uroczystości, dostarcza nam niesamowitych wzruszeń. Komendantowi Powiatowemu Policji w Oławie, nadkomisarzowi Pawłowi Urbańczykowi w podziękowaniu za wsparcie naszej działalności, działania prewencyjne oraz wspólne krzewienie bezpieczeństwa i ducha kultury wśród młodzieży. Nie ma z nami dzisiaj niestety pana Stanisława Góry, także przekażemy, jak tylko się spotkamy, pan Stanisław miał być. Niestety pewne czynniki mu to uniemożliwiły. Na jego ręce chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania również do naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki nim nasze uroczystości nabierają charakteru bezpieczeństwa. Możemy na nich zawsze liczyć. Mamy jeszcze dwóch cichych bohaterów tej uroczystości. Pani dyrektor nie powiedziała o nich, ale ja sobie nie odmówię tej przyjemności. Pan Krystian Wiszgała i pani Agata Kułakowska to są, jak ja to mówię, nasi nieetatowi pracownicy Gminnego Centrum Kultury. Wiele serca wkładają, wiele pomagają i pomagają swoim małżonkom, żeby te wszystkie imprezy wyglądały jak najlepiej. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny, że tak się angażujecie i pomagacie nam. Bardzo dziękuję. Dzisiaj przeżyć wspaniałą waszą uroczystość. Chcę wam powiedzieć, że gmina Domaniów, kultura gminy domaniowskiej zapisała się już w historii pięknego naszego Dolnego Śląska. W świętej pamięci profesor Brzeziński w 90 roku, kiedy miałem przyjemność się z nim spotkać, kiedy rozmawialiśmy na temat naszej ojczyzny, on powiedział te słowa: Polska ma zdobyła niepodległość. Na Polskę patrzy cały świat. W jaki sposób doszliście do tej wielkiej niepodległości? Podziwia nas cały świat. Ale kochani Polacy, pamiętajcie, że to, co polskie, to, co narodowe, a szczególnie kulturę, którą będziecie pielęgnować, to będzie świadczyć o polskości, o narodzie polskim, o historii narodu polskiego. I to, co robi gmina Domaniów, to, co robiła wszyscy tutaj wspaniali pracownicy kultury, którzy mówili na temat tworzenia tej kultury, to jest ten dowód tej polskości, tej naszej narodowej. Wy nie tylko kulturę tutaj tworzycie, ale też pamiętacie o Kresach Wschodnich, tych terenów, z których tutaj przybyli mieszkańcy, tutaj tworzyli na te ziemie piastowskie, poorane pociskami, zbroczoną krwią, tu tworzyli oświatę, tworzyli kulturę, tutaj tworzyli życie. Za to im się należą słowa wielkiego uznania. A pani dyrektor, wszystkim pracownikom tej właśnie kultury i tego wspaniałego, pięknego Domaniowa. Ja tylko patrzę na ten piękny obraz, te złote kłosy pszenicy, ten piękny kościół, ta piękna okoliczność Domaniowa i to, co wy robicie. Naprawdę jestem pełen uznania i bardzo wam dziękuję. Dziękuję, że dzisiaj jestem z wami.
że przeżywam ten piękny jubileusz, 50-lecia. Ale jak tu ktoś powiedział, to już jest 70-lecie, bo przecież od samego początku, kiedy tutaj przybyliście, tą kulturę tworzyli. Nie ma drugiej gminy na terenie Dolnego Śląska, żeby była wspaniała orkiestra dęta, żeby chór, żeby po prostu każda uroczystość wasza jest wyjątkowa. I dlatego dzisiaj jestem. Jestem, gratuluję i naprawdę z całego serca wszystkim pracownikom kultury i to, co dzisiaj przeżyliśmy, te wmurowanie kamienia, panie wójcie, kochany sąsiedzie, naprawdę to jest wielkie dzieło. Zapracowaliście, żeby ten do tej kultury, jeszcze ten piękny Dom Kultury powstał. Z tego, z całego serca wam, kochani, życzę. Pani dyrektor, nie mam kwiatów, ale wręczę kość owoców żurawinowych na dowód tej naszej wdzięczności. A jeszcze jedna sprawa. Jestem dzisiaj i naprawdę nie spałem przez cały rok, kiedy chór z Domaniowa i orkiestra w ubiegłym roku w Żurawinie pięknie śpiewała, orkiestra grała. Pamiętacie, tak? A ja nie podziękowałem dla chóru z Domaniowa. I mam wyrzuty do dnia dzisiejszego. Przepraszam, za chwilę wręczę bukiet kwiatów. I dziękuję wam za ten piękny występ chóru domaniowskiego, wspaniały. I przepraszam i życzę wam wszystkim dalszych jubileuszów. Nie będę życzył 100 lat, bo kiedy składaliśmy życzenia dla czcigodnego księdza kardynała i życzyliśmy mu 100 lat, to się obraził i powiedział nam, a wam to coś powiem. I na koniec powiedział, mój tatuś żył 107. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj podwójna. Piękny jubileusz 50-lecia działalności kulturalnej na tym terenie. Druga, wmurowanie kamienia węgielnego. Panie wójcie, gratuluję inicjatywy. Mam nadzieję, że bardzo szybko spotkamy się już w tamtym miejscu, które będzie tętnić życiem nie mniej niż to. Proszę państwa, każde miejsce, klimat, rozwój to ludzie. Gmina Domaniów ma szczęście do fantastycznych ludzi, z których wielu jest spośród was tutaj na tej sali. Gratuluję państwu. Dziękuję za to, że gmina jest dla was ważna, że mieszkańcy są dla was jeszcze ważniejsi. Dziękuję za kreatywność, dziękuję za to, że chcecie być, tworzyć ten klimat i tą gminę. Pozwolicie państwo, że w imieniu nieobecnego pana burmistrza Tomasza Fliszmana, który obiecał, że się pojawi, spóźni się, jest w Koninie, oczywiście służbowe kwestie go zatrzymamy. Ale kilka słów od niego. Z okazji jubileuszu 50-lecia działalności kulturalnej na terenie gminy Domaniów składam serdeczne gratulacje za wieloletnią aktywność kulturalną i zaangażowanie w popularyzację kultury oraz lata twórczej pracy w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych wielu pokoleń mieszkańców tej ziemi. Wyrażając swoje uznanie za zaangażowanie, życzę samych sukcesów, satysfakcji i powodzenia w realizacji nowych, ciekawych projektów. Niech ten jubileusz będzie powodem do dumy i jednocześnie zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz lokalnej społeczności. Burmistrz Oławy Tomasz Fliszman. Panie wójcie, panie dyrektor, szanowni państwo, ja sięgnę troszkę do historii, bo mogę powiedzieć, że ja na tej kulturze domaniowskiej to się wychowałem. Jako mały chłopiec pamiętam, że wielokrotnie przybywałem na różnych uroczystościach, różnych imprezach i do dnia dzisiejszego z wielką ochotą i chęcią przyjeżdżam nadal do Domaniowa, mimo że już tutaj dzisiaj nie mieszkam. Chętnie państwa odwiedzam
i chętnie uczestniczę w waszych różnych imprezach. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden, myślę, że bardzo istotny obecnie fakt. W obecnej dobie kultura taka miejscowa jest bardzo trudną dziedziną. Zresztą wszyscy pani dyrektor i panowie dyrektorzy, którzy byliście tu poprzednikami, bardzo o tym dobrze wiecie. Ale Domaniów ma chyba wyjątkowe szczęście do tego, że ma zawsze wspaniałych ludzi, którzy w pełnym serce oddają to, co są w stanie zrobić tutaj. Poza tym kultura, którą tworzycie, musi mieć widza. I też to jest ważne, że w tym miejscu ten widz jest, ten odbiorca jest zawsze aktywny i też chętnie uczestniczy w tych działaniach, które tutaj są podejmowane. Pani dyrektor, życzę pani, żeby w dobie obecnego internetu, telewizji, która bardzo masowo wkracza w nasze życie kulturalne, miała pani masę pomysłów, żeby pani jeszcze bardziej potrafiła przyciągnąć mieszkańców do tej działalności, która tu się odbywa. Pani dyrektor, myślę, że łączy nas wiele, a na pewno jedna rzecz. Pani jest pierwszą kobietą dyrektorem w gminie Domaniów, ja pierwszą kobietą na funkcji wiceburmistrza Oławy. Także myślę, że nie jest to jedyna rzecz, która nas łączy. Ale na pewno jest nam odrobinę trudniej po tych wielu mężczyznach, którzy byli przed nami. Niemniej jednak na co dzień oni na pewno bardzo mocno nam pomagają, dlatego zapraszam pana wójta do odebrania tego okolicznościowego grawertonu, bo kultura, organizacje kultury i inne podmioty podległe to przede wszystkim urząd gminy. Pozwoli pani dyrektor. Głos zabierze pani Franciszka Dumańska, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet oraz pan Eugeniusz Chrzan. My, koła gospodyń, działamy na terenie gminy Domaniów dzięki właśnie Gminnemu Centrum Kultury. Byłem dyrektorem, pan Michał, to dobrze współpracowało się z panem Andrzejem i z panią dyrektor. Także nasza działalność zależy od działalności Gminnego Centrum Kultury i wzajemnie. Za to bardzo, bardzo chciałam w imieniu wszystkich kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Domaniów podziękować zawsze za współpracę, otwartość, życzliwość i wspólne zaangażowanie dla dobra społeczności lokalnej, krzewienia tej kultury, żeby nam jej kiedykolwiek nie zabrakło, bo człowiek bez kultury nie ma swojej tożsamości. Wójcie, pani dyrektor, szanowni państwo, w imieniu Powiatowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych chciałbym serdecznie pogratulować dzisiejszego jubileuszu 50-lecia działalności kulturalnej na terenie gminy Domaniów. Życzę w imieniu Powiatowego Związku pani Franciszki, która jest szefową Rady Gminnej Kobiet, czyli jednostek działających w terenie, życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Gratulujemy osiągnięć i dziękujemy dlatego, że jednostki nasze biorą udział w tych osiągnięciach kulturalnych. Życzymy wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym, w życiu osobistym, dalszego rozwoju i wszelkich inicjatyw pozytywnych na rzecz działalności kulturalnej na terenie gminy Domaniów. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Domaniów. Życzę wszelkiej pomyślności na każdy dzień. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Istnienia Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie składamy dyrektor pani Magdalenie Wyżgałę wyrazy uznania oraz wielkiego szacunku dla wszystkich, którzy współtworzyli kulturę, edukację, sport przez ostatnie półwiecze w gminie Domaniów. Życzymy wielu perspektyw i kolejnych lat aktywnej obecności także w życiu szkół, a przede wszystkim w życiu szkół, przedszkoli oraz realizacji następnych zamierzeń. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Magdalena Foltyńska oraz dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej w Domaniowie pani Agnieszka Czernik-Heba, pani Beata Borek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbie,
pani Elżbieta Sopata, dyrektor, zastępca dyrektora obecnie przedszkola publicznego w Orlicy oraz pani Małgorzata Motała, której dzisiaj chyba nie ma z nami, dyrektor przedszkola publicznego w Dymiałowicy. Serdecznie jeszcze raz gratuluję. Bierze pan Aleksander Maciejewicz. Panie dyrektor, szanowni goście, powiem krótko. Jest mi bardzo miło, że pamiętaliście państwo o tak małej organizacji, jaką jest Związek Sybieraków. Jest to miłe. Miłe, ponieważ ta garstka ludzi, jak my się spotykamy, to właśnie mówi. Ci zapomnieli, tamci troszkę pamiętają. Ale jeżeli chodzi o gminę Domaniów, to muszę powiedzieć, wrażenia są bardzo takie owocne. Był okres, kiedy nasi członkowie byli zapraszani, goszczeni tutaj. Później była taka chwila zastoju, zapomniano o nas. Myśmy, to znaczy koleżanki przekazywały, że działaczki, że próbowały w jakiś sposób dotrzeć do tych władz, ale nie wychodziło. I nagle, proszę państwa, gdzieś od półtora roku dowiadujemy się, że jesteśmy takim tym zainteresowanym. Kto się nami zainteresował? Właśnie tu obecny pan wójt. I moi państwo, powiem, nie mam słów uznania. Ktoś, kto nie był związany z Sybirem, pamiętał o Sybirakach. Dał o sobie znać. I od tego momentu nawiązała się taka przyjemna atmosfera spotkań, kilka rozmów, co napawało taką otuchą, że jednak o nas jeszcze, o Sybirakach, ktoś pamięta. Myśmy też pamiętali dzisiaj i przyszliśmy. Mimo licznych żadań, obowiązków, bo akurat tak się składa, że uczestniczyć w takich spotkaniach to tylko koleżanka Danusia, bierze udział, jak zauważyliście, bo już kilka razy tutaj jesteśmy. I ja wiem, że w Domaniowie też było kilka Sybiraków. Tych Sybiraków już nie ma, oni odeszli. I moi państwo, ta uroczystość, która dzisiaj jest, ona jest piękna. Faktycznie, powiedziano dużo. Chciałbym pogratulować tym panom dyrektorom, pracownikom, którzy tu uczestniczyli, za wspaniałą pracę. Przed panią dyrektor stoją nowe wyzwania. Budowa tego budynku to jest naprawdę inwestycja. No muszę życzyć pani zdrowia, dużo panu wójtowi, żebyście po prostu wasze oczekiwania były spełnione. Jak tutaj ktoś już zapowiedział się, że będzie chciał brać w tej uroczystości. Ja jeżeli dożyję, to bardzo bym prosił, żeby pamiętać o Sybirakach też. Też mi będzie bardzo miło to spotkać. A przy okazji chciałem powiedzieć i podziękować panu wójtowi, bo tak jak przedmówca, chyba pan Żurawinek, honorowy nawet wasz tutaj obywatel Domaniowa, powiedział, że nie tylko kultura, ale i historia, a zapraszając Sybiraków, to znaczy, że wy kultywujecie historię. A dowodem jest dzień 18 września, który podkreślił, podkreślił pan dyrektor swoją obecnością z liczną grupą, co byłem zaskoczony. Ta grupa liczyła co najmniej 16-18 osób. Moi państwo, nie spotkałem jeszcze w swojej działalności i Sybiracy też byli zaskoczeni, że pan wójt zdobył się, znalazł chwilę czasu, zorganizował grupę ludzi. I panie wójcie, będziemy panu pamiętać to bardzo długo. Mam wiązankę kwiatów, panie wójcie. Powiem szczerze, mężczyźnie nie wypada dawać, ale panie dyrektor, ponieważ jest tak piękna kobieta, to pozwólcie państwo, że to tak. Ale przed przekazaniem kwiatów wiem, że kwiaty można przekazać, ale kieruję pytanie. A mogę pocałować chociaż tak policzę? To jeżeli mogę. Raz, ale tak nie mogę, że aż teraz. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli coś nie tak, to bardzo przepraszam.
Głos zabierze pani dyrektor Barbara Litowińska oraz pan prezes Banku Spółdzielczego Bartosz Sobiesiak. Pani dyrektor, chcieliśmy na pani ręce złożyć gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 50-lecia działalności kulturalnej w gminie Domaniów. Jako instytucja zaprzyjaźniona z gminą, jako instytucja działająca na terenie gminy, chcieliśmy również podziękować w imieniu własnym, w imieniu mieszkańców za umożliwienie stworzenia warunków obcowania z kulturą oraz piętnowania naszego dziedzictwa. Pani dyrektor, życzymy nowych pomysłów, odwagi w realizowaniu ambitnych przedsięwzięć i wszystkiego dobrego. Głos zabierze pan Krzysztof Matyjewicz. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej Domaniowie. List gratulacyjny. 50 lat bicia kulturalnego serca ziemi domaniowskiej skłania członków Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie, by z uznaniem i szacunkiem składać życzenia. Z okazji jubileuszu 50-lecia działalności kulturalnej proszę przyjąć gratulacje oraz podziękowanie za popularyzację kultury i tradycji regionu na terenie gminy Domanów, powiatu oławskiego, a także w kraju i za granicą. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie za wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju i integracji gminy, za pracę z dziećmi i młodzieżą, z dorosłymi i seniorami. Pod waszym okiem rozwijają się różnorakie talenty taneczne, sportowe, kulturalne, a także muzyczne. Niech ten piękny jubileusz będzie dla was powodem do dumy i jednocześnie bodźcem do dalszego działania i pracy na rzecz społeczeństwa, a kolejny, każdy rok będzie etapem podróży do kolejnych jubileuszy. Wszystkim wam pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, pogody ducha, entuzjazmu w codziennym życiu. Niech wasza praca będzie źródłem przyjemności, osobistej satysfakcji i społecznego uznania. List ten zawiera również cytat, który pozwolę sobie przytoczyć. Wszystko, co jest wielkie przez serce. Cyprian Kamil Norwid. List został podpisany w imieniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie przez kapelmistrza naszej orkiestry, magistra sztuki Mirosława Marciszyk. Nothing compares, no words.
Ireny Antoniuk za piękną uprawę muzyczną naszej uroczystości. Oh, yeah.
Oświęcimia, naszemu chórowi. To już będzie koniec naszej części oficjalnej, ale nie koniec wieczoru. Zapraszam Państwa na dalszą część uroczystości do Domu Strażaka, a tym wszystkim Państwu, którzy nie mogą z nami być, przypominam swoją prośbę o wpisanie się do księgi pamiątkowej. Dziękuję. No.